Po kilku miesiącach, w środę przed południem, otwarte wreszcie zostało nowe skrzyżowanie. Kierowcy wyjeżdżający z ulicy Kowalskiego mogą wreszcie skręcić w lewo, by skierować się w kierunku Budziska. Przywrócona została również pełna funkcjonalność odcinka ulicy Pułaskiego, położonego w sąsiedztwie DPS i skrzyżowania z ulicą Chopina. Kierowcy powinni z uwagą przemieszczać się nowym odcinkiem drogi i zwracać uwagę na sygnalizację świetlną oraz nowe oznakowanie skrzyżowania.